kręci. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj mam operatora, pomoc, więc nie muszę wstawać. Chyba mówisz. Także i kichającego kota, no pewnie właśnie. Koronawirusa złapał koto naszek. Także tak to jest. No dobrze moi drodzy, lecimy. Co dla naszego raczka? Raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem i polecimy moi drodzy. Co też dla naszego raczka? Tydzień niesie. Zakończenie jakieś sprawy sądowo-bytowo-zawodowe i jakieś oszustwo. Nie wiem o co chodzi. Jest to drugi znak, któremu wychodzi, słuchajcie, karta oszusta, karta zdrady, karta oszusta, karta, ale jest takie bardzo ładne pokonanie, jest tak tworzenie, coś żeście stworzyły, do czegoś się przygotowywałyście, drogie raki, i bardzo dobrze jest podpisanie jakiejś umowy, bo jeżeli o pieniążki, no to jest jakieś podpisy, są jakieś podpisy tak ogólnie tutaj u Państwa w tym tygodniu, moi drodzy, jest tworzenie swojego życia dalej, tak, czyli gdzieś tam ten bieg jest nadany, nic się złego nie dzieje, jeżeli praca, no to być może jeżeli toksyczna praca, to odchodzicie, nic się złego nie zadziewa, natomiast moi drodzy, ci, którzy czekają na pieniążki, które były, które się Wam należą, to uwaga, bo mogą być niesprawiedliwe, czyli tak jakby wykonałyście jakąś pracę, było coś wykonane i pieniążek do Was, moi drodzy, z tego tytułu nie przychodzi. To jest bardzo niedobre, bo jest to z końcem tygodnia lub dowiadujecie się, że ktoś, czy może być tak, moje drogie raczki, że w tym tygodniu tak jakby ktoś Was będzie chciał oszukać na pieniążki, więc jeżeli ktoś przyjdzie po pożyczkę, tak po pożyczkę, czy żeby go wspomóc, to nie jest to osoba, która Wam ma chęć oddać, o tak bym powiedziała, więc trzymamy pieniążki i tak naprawdę trzeba się mocno i głęboko zastanowić, czy warto takiej osobie pożyczyć, czy warto takiej osobie zaufać, ale ogólnie tydzień jest bardzo, bardzo fajny, słuchajcie, ponieważ jest tworzenie, jest podpisanie czegoś, pieniążka nie dla Was, jako dla Was pieniążka nie powinno zabraknąć, jest zakończenie czegoś toksycznego, odsunięcie czegoś toksycznego, kogoś toksycznego, czy zakończenie jakiejś znajomości, czy tak naprawdę odejście jakiegoś bólu, bo może być operacja, jeżeli zdrówko, może być operacja, lub może być cichutko i gorku, może być operacja, ale może być też jakiś zabieg, tylko i wyłącznie jakiś zabieg, czy przeniesie, chociaż tutaj mi się wydaje, ale jest pozbycie się czegoś bardzo, bardzo pozytywnie, bardzo, bardzo pozytywnie. Natomiast jeżeli, słuchajcie, najbardziej mi się tutaj rzuca, że w tym tygodniu zawitać może do Was oszust, kańciarz, który przyjdzie z propozycjami, bo to mogą być propozycje, mogą być to propozycje odnośnie finansów, tak w szczególności finansów, gdzie nie będą adekwatnie złożone, ciszej worku, nie będą adekwatnie złożone pieniążki, dane pieniążki lub Wam wypłacone te pieniążki, więc na to moje drogie raczki w tym tygodniu uważamy, moi drodzy, bo jest to tak naprawdę najbardziej tutaj karta pokazuje mi, najbardziej tutaj mi krzyczy, bo poza tym cały tydzień idzie sobie bardzo, bardzo ładnie. Dla tych, które chorowały, to bym powiedziała, że się pozbywacie tego niedobrego bólu, tak, czyli czegoś, co Wam doskwierało w tym tygodniu. Natomiast jeżeli chodzi o finanse i osoby, które przychodzą, to nie są do końca osoby, które życzą, aż tak dobrze. Hej, koty. Także moi drodzy, no, od Państwa to zależy, Wy jesteście kreatorami swojego życia, natomiast uważam, że w tym tygodniu trzymamy się za kiesę, odwrotnie, lub uważamy na zgubę, tak uważamy na zgubę, lub uważamy na kradzieży, tak bym powiedziała. Moi drodzy, mój operatorze, czy możesz już wyłączyć? Pozdrawiam, kochani, serdecznie. I koty poszły się napazać. Dobrze, pozdrawiam tam. I do usłyszenia na kolejnym czytaniu. Napazają. Właśnie, będzie kolejny odcinek. Pa, pa, wszystkim. No już, hej.